Przyzwyczailiśmy się do internetu. Stale dzielimy się informacjami o naszym życiu prywatnym, o tym, co jemy, z kim się spotykamy, miejsca, które odwiedzamy i co czytamy. Pozwólcie, że wyjaśnię. Właśnie w tym momencie ktoś próbuje Cię podejrzeć. Zobaczy Twoją prawdziwą tożsamość, dokładną lokalizację i system operacyjny. Wszystkie strony, które odwiedziłeś, przeglądarkę, której używasz i o wiele więcej informacji o Tobie i Twoim życiu, które wolałbyś nie dzielić z nieznajomymi osobami, które mogą użyć tych danych, aby Cię skrzywdzić albo na nich zarobić. Ale nie jeśli używasz Tor. Tor Browser chroni Twoją prywatność i tożsamość w internecie. Tor zabezpiecza Twoje połączenie poprzez 3 warstwy szyfrowania i przesyła je przez 3 serwery udostępnione przez wolontariuszy na całym świecie. W ten sposób możemy komunikować się anonimowo przez internet. Tor chroni również nasze dane przed korporacjami lub rządem i masową inwigilacją. Być może żyjesz w represjonowanym kraju, który próbuje kontrolować i nadzorować internet. Albo nie chcesz, aby wielkie korporacje wykorzystywały Twoje osobiste dane. Tor sprawia, że wszyscy jego użytkownicy wyglądają tak samo, co myli obserwatora i daje Ci anonimowość. A więc im więcej osób używa sieci Tor, tym silniejsza się ona staje, jako że łatwiej jest się ukryć w tłumie ludzi, którzy wyglądają dokładnie tak samo. Możesz ominąć cenzurę bez obaw o to, że cenzorzy zobaczą, co robisz w internecie. Reklamy nie będą Cię prześladować przez cały czas, odkąd po raz pierwszy nie kliknąłeś. Używając Tor, strony, które odwiedzasz, nie będą wiedziały, kim jesteś. A nawet z jakiej części świata je odwiedzasz, no chyba, że się zalogujesz i im o tym powiesz. Ściągając i używając Tor, możesz ochronić ludzi, którzy potrzebują anonimowości, jak aktywiści, dziennikarze i blogerzy. Pobierz i używaj Tor lub uruchom własny przekaźnik pod tym adresem.